postępujmy w światłości Pana, pisze Izajasz w 2 rozdziale swojej księgi. A ewangelista Jan w 8 rozdziale, w 12 wierszu swojej Ewangelii pisze: Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie ze słonecznego, pięknego pokoju. Jutro pierwszy dzień wiosny, tej kalendarzowej, ale już dziś, 20 marca, rozpoczyna się astronomiczna wiosna. W najbliższy weekend zmienimy także czas z zimowego na letni. Dni będą coraz dłuższe, a słońca coraz więcej i coraz cieplejsze. Czekamy na to. Tęsknimy za wiosną. Dlatego, że kiedy jest więcej słońca, nasz organizm produkuje więcej witaminy D. Kiedy jest więcej słońca, mamy więcej energii, mamy więcej chęci do działania. Czujemy się lepiej, nasza kondycja jest lepsza. Ale nie tylko nasz organizm, nie tylko nasze ciało potrzebuje światła. Także nasza dusza. Tym światłem jest oczywiście Chrystus. Jeśli przebywamy w bliskości Chrystusa, czujemy się zupełnie inaczej. Możemy swoje serce ogrzewać w cieple Jego światła. Kiedy przychodzi wiosna i ktoś rozpoczyna porządki w ogrodzie, po jego twarzy od razu widać, że dużo czasu spędza na wiosennym słońcu. Wiosenne słońce bardzo szybko opala i zmienia kolor naszej twarzy. Jeśli przebywamy w bliskości Chrystusa, nasza twarz również wygląda inaczej. W naszej twarzy odbija się blask Chrystusowej miłości i Chrystusowego światła. Możemy w ten sposób to światło, ten blask przekazywać dalej tym, którzy być może nie są tak blisko Chrystusa jak my. Ale kiedy przebywamy w bliskości Chrystusa, kiedy jesteśmy w Jego światłości, Duch Święty daje nam też nową energię, nowe pomysły. Pan Bóg wykorzystuje nas jako narzędzia do swojego działania, do czynienia swoich cudów. Jeśli będziemy kroczyć w światłości Pana, nie straszna będzie nam ciemność tego świata, wszystkie mroki i niepokoje tego, co spotykamy w naszej codzienności. Ja jestem światłością świata, mówi Chrystus. Kroczmy w tej światłości. Ty jesteś światłem dla moich dni, pogodnym porankiem bez mgły. Ty jesteś światłem nadziei, co rozjaśnia mrok. Z Tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę światłem Twoim być. Amen. Moi drodzy, życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.